z Wiśle dla Austriaka Tomasa Morgensterna. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, 9. Powtórki z ubiegłego roku nie było. Kamil Stoch w Wiśle nie znalazł się na podium. 124,5 metra w pierwszej i 125,5 metra w drugiej serii. Starczyło tylko na 9. pozycję. Skoki dzisiaj były nie takie, jakbym chciał. No wczoraj oddawałem znacznie lepsze. Bohaterem dnia Paweł Karelin. Rosjanin przegrał tylko z Tomasem Morgensternem i to o zaledwie 1,4 punktu. To były dobre, ale i trudne zawody. Życie mocno utrudniał wiatr. Na szczęście mi warunki sprzyjały i mogłem oddać dalekie skoki. Trzeci dziś Gregor Schlierenzauer. Pozostali Polacy przyzwoicie. Oprócz Stocha w 30 było ich jeszcze 6.